Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, drodzy radio-słuchacze z Zieloności. Pozdrawiam Was, ksiądz Roman Sikoń. Pozdrawiam oczywiście Tomasza Wybranowskiego i całą ekipę Radia wnet. Pozdrawiam Was z Zieloności Amazonii. Rzeczywiście miałem okazję podziwiać piękno zielonego serca Ameryki Południowej gdzie mnóstwo rzek, lasów. Teraz jest trochę pochmurno, więc się cieszymy, bo jest tylko 29 stopni. Temperatura odczuwalna 35. Trochę się ochłodziło. Jest nam mm. miło. Nosa sa senora mi de mał. Matko Boża, daj mi dłoń. Chroń moje serce wyśpiewał dla nas Roberto Carlos, który tutaj w Brazylii nazywany jest królem, ale Roberto Carlos wie, kto jest prawdziwym królem. Tym królem i jego i nas jest nasz Pan Jezus Chrystus. Bon dia, drodzy radiosłuchacze, czyli dzień dobry, bo u nas na razie jest przed południem, gdyby było po południu to by była błatardzi, czyli dobrego popołudnia. Bon dia, Nasza audycja zaczęła się o 10 rano czasu, tutaj naszego w Amazonii, a w Polsce oczywiście o 15, jestem w tym pięknym miejscu, ale też miejscu, które przeżywa na pewno wiele trudności. I takich trudności codziennych, komunikacyjnych, i też trudności materialnych, no i też, też, też tych trudności klimatycznych, bo rzeczywiście cały czas modlimy się o deszcz dla Amazonii i dla naszego tutaj miejsca, gdzie jesteśmy nad rzeką Madeira. Jest to jeden z największych dopływów Amazonki. Wielkiej Rzeki. Pozdrawiam księdza Andrzeja, króla, który śpiewa nieraz szanty, Amazonka, Wielka Rzeka. Pozdrawiam innych współbraci. I pozdrawiam wszystkich Was, którzy słuchacie rikszy Miłosierdzia. już od ładnych paru lat. A nasza riksza dzisiaj tak daleko, bo w Brazylii. Jestem tutaj, aby. Pomóc trochę na tej misji w zwykłych naszych obowiązkach kapłańskich, duszpasterskich. Zaprosił mnie tutaj ksiądz Sławomir Drapiewski, który tutaj jest przełożonym, jest proboszczem, dyrektorem Salezjańskiej Wspólnoty. Może uda nam się połączyć dzisiaj, bo ksiądz Sławomir wyjechał. Do pobliskiego no pobliskiego bądź co bądź na mapie miasta Umanita, też nad rzeką Madeira, może uda nam się porozmawiać, zobaczymy. A pobliskiego, w tym sensie, że żeby do tego miasta się dostać, znowu trzeba płynąć barko, czyli takim statkiem drewnianym, kilkupiętrowym, i ten statek płynie. Z naszego miasteczka do Umanita, kilkanaście godzin, w zależności od tego, jak, jaki to jest statek, jaki to jest silnik, i tak dalej, i tak dalej. No więc na mapie może to nie jest tak daleko, ale autostrady Amazonii, czyli rzeki, w zależności jak na to pozwalają, tak się tutaj można przemieszczać. To miasto Umanita, gdzie udał się ksiądz Sławomir? No, już jest takim miastem, które ma połączenie drogowe z innymi miastami w Brazylii, a więc można już pojechać stamtąd i do São Paulo, i do Rio de Janeiro, do tych wszystkich miast, które znamy. Kiedy myślimy o Brazylii, najczęściej myślimy o tych wielkich miastach na wybrzeżu. A z kolei Amazonia to jest już trochę inny świat. Drodzy radiosłuchacze, wiele się działo od naszej ostatniej audycji, bo razem z księdzem Sławomirem udaliśmy się już z tego miasteczka, tutaj wyjechaliśmy, znaczy wyjechaliśmy, czyli wypłynęliśmy parafialną łódką i o tym wam chciałem opowiedzieć jak mogłem podziwiać pracę mojego współbrata i też trochę mu pomóc w tej pracy duszpasterskiej, bo pojechaliśmy, popłynęliśmy do wioski Żeni Papu. To jest taka dźwięczna nazwa. Mam nadzieję, że ją dobrze wymówiłem. Szczególnie nam Polakom podoba się ta druga część, czyli Papu, Żeni Papu. Ale żeby tam się dostać, Musieliśmy wyruszyć wcześniej, oczywiście, zapakować wszystko, co jest potrzebne na łódkę. Mieliśmy też naszego kapitana, który tą łódkę prowadził, tą łódką sterował. No i za sobą musieliśmy zabrać też dużo paliwa. No nie spodziewałem się, że aż takiej ilości na taką trasę do tej wioski. Gdzie płynęliśmy dwie godziny, i później z powrotem spaliliśmy chyba jakieś 60 czy 80 litrów paliwa. Nar najpierw ze wszystkimi tutaj naszymi bagażami zeszliśmy w dół do rzeki, bo teraz rzeka jest w dole, rzeka Madeira. Więc z naszego miasteczka po schodach kilkanaście metrów, a może nawet 20 metrów w dół, zeszliśmy na pomost. Normalnie ta rzeka jest bardzo wysoko, nawet zabiera tutaj po kawałku nasze miasteczko. W tej chwili zostały jakieś 20 metrów do naszego kościoła. Rzeka zabiera, już podobno, już kilkadziesiąt lat temu były jeszcze cztery ulice. Przed rzeką, a w tej chwili już Kościół stoi nad rzeką. Widzimy jak zabiera brzeg, i udaliśmy się daleko do wioski Papu. Ale żeby poczuć ten brazylijski klimat, posłuchajmy brazylijskiej albo inspirowanej Brazylią muzyki. Ta muzyka na pewno wprowadziła nas w brazylijskie klimaty, bo rzeczywiście ta muzyka jest popularna w całej Brazylii, choć na pewno w jednych regionach bardziej samba dominuje, w innych mniej. Na pewno ta samba bardziej w Rio de Janeiro, ale też w innych miejscach jest znana. Z księdzem Sławomirem wyruszyliśmy w daleką drogę. Rzeką Madeira, czy możemy powiedzieć rzeka drewno, czy rzeka drewniana. Może to dlatego, że przez większość roku ona jest taka brązowa od tych wszystkich minerałów, mułów, jakie niesie ze sobą aż do Amazonki. Tą rzeką płynęliśmy dwie godziny z dużą prędkością, trzeba powiedzieć. I podziwialiśmy widoki, bo i na tej rzece mnóstwo rzeczy się dzieje, przede wszystkim transport, zarówno transport, przewożenie ludzi, materiałów oczywiście te statki, które znamy z obrazków te statki piętrowe, ale też wielkie, gigantyczne barki, na których niejednokrotnie znajduje się kilkadziesiąt naczep, do dużych samochodów ciężarowych w Polsce, nazywanych tirami. Czasami też i te samochody, takie duże samochody, tiry, ale też mniejsze wszystko przewożone jest tą rzeką. Na rzeco też, nie tylko na tej, ale w ogóle w całej Amazonii, widzimy też bardzo dużo takich specjalnych bark, które. Służą do wydobywania złota, i rzeczywiście mieszkańcy tutaj Amazonii bardzo często po prostu z tego żyją. Ale nie wyobrażajmy sobie, że tutaj oni dzięki temu są jakimiś krezusami. Są to rzeczywiście ludzie ubodzy, bo koszty tego wydobycia też są bardzo duże, i żeby to wszystko utrzymać, no niestety później. Na koniec pewnie trochę wychodzą do przodu, jak to się mówi. Zarabiają, bo z tego żyją, ale to nie, jest, nie są to takie środki, żeby, żeby z tego rzeczywiście zostać bogaczem. Pewnie pośrednicy, inni ludzie więcej niejednokrotnie na tym zyskują, ale pomimo to jest to jedna z nielicznych możliwości tutaj. W Amazonii, żeby utrzymać swoją rodzinę, utrzymać swoje dzieci, żeby było po prostu co jeść na co dzień. Więc mnóstwo tych tutaj bark wydobywczych widzieli, widzieliśmy. Tam oczywiście pompowane z dna rzeki jest pompowana woda z mułem, to wszystko jest przesiewane. Na tej barce, i w ten sposób powoli, powoli zbierany jest złoty piasek. To złoto, jakoś w historii świata, jest zawsze pożądane. Jak opowiadał nam jeden z przyjaciół, no, w sumie kilka osób pracuje na takiej barce i w ciągu miesiąca czasu. Udało mu się uzyskać uncję złota. Widzimy więc, że żeby utrzymać całe to przedsięwzięcie i wydobyć taką ilość, pewnie czasami wychodzą na zero, jak to mówimy, czasami do przodu. Wystarczająco, żeby przeżyć. Dopłynęliśmy z księdzem Sławkiem do wioski Żenipapu, bardzo często również i w tej wiosce ludzie właśnie utrzymują się z tej albo z innej działalności, czasami z rybacka, z rolnictwa. No, rolnictwo tutaj to przede wszystkim uprawa bananów, innych warzyw, tego wszystkiego, co tutaj się udaje, co tutaj może wyrosnąć, a więc podstawowym też pożywieniem Amazonii. I w ogóle całej Brazylii jest maniok, mandzioko, więc tutaj różne dania z tego manioku. Tapioka to też chyba po prostu inny rodzaj manioku. I czy to jedzą takie kaszki, czy to jedzą takie placki, które się robi z tej tapioki, na, na różne sposoby ludzie starają się przeżyć i to jest dzisiaj... Tradycja żywienia w Brazylii. Szczególnie znana jest tak zwana farinha. To jest właśnie, jakby to powiedzieć, taka mąka z manioku, która jest jeszcze podsmażana. Ona konsystencją może trochę przypomina grysik, ale jest to wszystko twarde. Posypywany jest tym i ryż, i makaron, różne dania mięsne, inne. Jest to takie. Podstawowe tutaj danie w Amazonii. Brazylijskie rytmy, brazylijska muzyka, bo prosto z zieloności pozdrawia Was, ksiądz Roman Sikoń. Amazonia. Piękna kraina, ale też kraina wielu trudności, tak jak mówiłem wcześniej. Ja jednak na tą Amazonię patrzę przede wszystkim pod względem naszej tutaj obecności, naszej misji, bo oczywiście my nie zajmujemy się. Podróżowaniem tutaj, jako Salezjanie, ale zwykłą, podobną trochę, oczywiście w swoim najważniejszym sensie, pracą duszpasterską. Pierwsza komunia w Amazonii. Jak ona wyglądała? Wieczorem rozpoczęło się od nabożeństwa do Matki Bożej, ponieważ kaplica ta i ta wspólnota jest pod, we, pod wezwaniem. Matki Bożej nieustającej pomocy. I podobnie jak w Polsce, yy, mieszkańcy przygotowali yy, taką figurkę, niewielką figurkę Matki Bożej, taką, jaką mają, taką, jaką dysponują, ustrojona w kwiaty. Była niesiona w procesji przez mieszkańców i wszyscy parafianie, którzy się tam zgromadzili. Chociaż już było ciemno, nieliczne oświetlenie wokół kaplicy dawało takie zimne, białe światło. A ludzie ze świecami, szczególnie właśnie ci młodzi i dzieci, i młodzież, i też jedna dorosła osoba, nieśli świecę to ci, którzy właśnie mieli przyjąć wkrótce komun, pierwszą komunię świętą. I tak. Szliśmy razem śpiewając pieśni Maryjne i modląc się modlitwą różańcową. Potęga tej modlitwy jest wielka i rozszerza się na cały świat. Żadne miejsce na świecie nie jest pozbawione tej naszej opieki, jaką otrzymujemy od Matki Bożej. I tak jak na początku naszej audycji, śpiewał. Roberto Carlos o Maryi, która otacza nas swoją opieką, jest, stróż, jest opiekunką, stróżem naszego serca i otacza nas swoim płaszczem. Tak, czy to w Polsce, czy w Amazonii, wszędzie jest z nami Maryja. Maryja nieustającej pomocy. Maj duseu. Matka nasza w niebieska, majnusel, a minia Maria, matko niebieska, moja matko Maryjo. Śpiewali dla nas Gabriela Trowo i Ciago Brado. Prezentuję dla was takie utwory, może nie bardzo znane, raczej w Polsce, ale to jest ta muzyka. Tutaj brazylijska i chrześcijańska i ta muzyka zwykła, taka popularna, którą można usłyszeć czy to na ulicach Brazylii, czy to przy różnych, różnego rodzaju uroczystościach religijnych. Na pewno, kiedy modliliśmy się w żeni papu, polecaliśmy Maryi nieustającej pomocy te dzieci, młodzież, która przyjmowała pierwszą komunię świętą najpierw w procesji Maryja była razem z nami. Procesja też była bardzo ciekawa pod tym względem, że tutaj oprócz takich obrazków, które nam są znane, jeszcze dodatkowo odpalane są przez dzieci, młodzież czasami też przez dorosłych, czemu nie? fajerwerki. A więc oprócz modlitwy różańcowej, oprócz śpiewów, jeszcze w ciemną noc, bo to już była noc, wybuchy, prawda, fajerwerków, wystrzały towarzyszyły tej modlitwie. No jest to na pewno inna tutaj wrażliwość, inny rodzaj świętowania, chociaż wiele rzeczy jest podobnych. Wszyscy byli odświętnie ubrani. Szczególnie właśnie ta młodzież, te dzieci, i przyjęli po raz pierwszy do swojego serca, do swojego ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa w najświętszym sakramencie. Popatrzmy, jakie szczęście jest dla nas w naszej Ojczyźnie, kiedy możemy często przystępować i codziennie do tego sakramentu. Bo przecież u nas jest wielu księży, wiele kościołów. Korzystajmy. Niech to dla nas będzie zachętą. Mieszkańcy żeni Papu długo czekają, aby przyjechał do nich ksiądz. A dla nas w Polsce jest to bardzo proste. Odświętnie, odświętne ubranie tutaj w Brazylii oznacza, że ludzie na daną okazję przygotowują. Specjalne podkoszulki i ta młodzież, te dzieci, które przyjmowały pierwszą komunię świętą, mieli właśnie białe podkoszulki z grafiką przedstawiającą symbole eucharystyczne. Tak wyglądała pierwsza komunia w Amazonii, którą obserwowałem, w której też pomagałem. I każdy z nas w naszych sercach te swoje intencje ma. Ja oczywiście oprócz tych swoich prywatnych, w ciszy intencjach, jakie ofiaruję Panu Bogu, też ofiaruję tą naszą misję salezjańską tutaj w całej Amazonii, w tym miasteczku, gdzie jestem, Manikore, moich współbraci, ale też myślimy chociaż z oddalenia, myślimy o naszej ojczyźnie na pewno wszyscy misjonarze którzy tutaj pracują a Polaków jest tutaj trochę i księży zakonnych i diecezjalnych i siostry zakonne na pewno wracamy niejednokrotnie myślami w naszych modlitwach też do naszej ojczyzny potrzebujemy odnowy moralnej mesami ale też nasza ojczyzna ci, którzy tą ojczyzną rządzą, niechaj nawrócą się do Boga w Trójcy Świętej jedynego. Na pewno kiedy każdy z nas nawróci się, odmieni swoje życie, oczyści swoje serce, to i kawałek naszego narodu będzie lepszy, odnowiony, bo ja Jestem odnowiony. Te wszystkie intencje polecajmy, miłosierdziu Bożemu. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Pąckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. wstąpił do piekieł, trzeciego dnia wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechu odpuszczenie, ciała z w wstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, Ofiaruje ci ciało i krew, dusze i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej dla dla męki, miłosierdzie dla nas, dla, męki, miej dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew. Dusze i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew. Dusze i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie Violence. dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, Któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Drodzy radiosłuchacze, pozdrawiam was bardzo serdecznie i na zakończenie dla was wszystkich i dla całej ekipy Radia Wnet. Błogosławieństwo Boże, Pan z wami i z Duchem Twoim, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn. I Duch Święty. Amen.